To będzie przepis na paszteciki z kapustą i leśnymi grzybami. Wszystkie potrzebne składniki znajdują się na liście. Jeżeli masz suszone grzyby, tak jak ja, to zalej je dzień wcześniej wodą i wstaw do lodówki na noc. Grzyby muszą się namoczyć. Na początku odcyć grzyby z wody, w której się moczyły, ale jej nie wylewaj, bo jest w niej bardzo dużo aromatu i ma piękny kolor. W tej wodzie później będzie gotowała się kapusta. Grzyby posiekaj drobno albo zmiel je w maszynce i przerzuć na patelnię. Teraz czas na cebulę. Pokrój ją w kostkę i dorzuć do posiekanych grzybów. Kapustę kiszoną odsącz z nadmiaru soku i przepłucz ją jeszcze dodatkowo pod bieżącą wodą, bo jest ona bardzo kwaśna. Kapustę posiekaj i wrzuć do garnka, w którym jest woda po moczeniu grzybów. Dorzuć tam wszystkie przyprawy, czyli liście laurowe, ziele angielskie i pieprz czarny. Dodaj do tego jeszcze trochę wody, żeby kapusta miała się w czym gotować. Na patelnię z grzybami i cebulą dolej olej i podsmażaj wszystko tak długo, aż będzie miało złocisty kolor. Do gotującej się kapusty wrzuć podsmażone grzyby. Od czasu do czasu pomieszaj, żeby kapusta się nie przypaliła. Jeżeli brakuje wody, to możesz troszeczkę dolać. Farsz będzie gotowy, gdy kapusta będzie miękka, a większość wody odparuje. Gdy farsz jest gotowy i przestudzony, można robić paszteciki. Ciasto francuskie złóż na pół dłuższymi bokami do siebie. W ten sposób wyznaczysz sobie równy środek, względem którego przetniesz ciasto na pół. Teraz wyłóż farsz na ciasto. Konsystencja powinna być zbliżona do tej na filmiku. Połącz brzegi ciasta i dokładnie je sklej. A później podwiń to łączenie pod spód. Trzeba jeszcze troszeczkę to porolować, doklepać i pokroić. Najtrudniejsze już za nami, teraz już będzie tylko łatwiej. Paszteciki pokrój w kilkucentymetrowe kawałki i natnij je na wierzchu, tak żeby nadmiar wody, który jeszcze się znajduje w farszu, mógł sobie odparować. Na końcu posmaruj wszystko roztrzepanym jajkiem i piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez około 20 minut. A teraz czas na świąteczny bonus. Będzie to przepis na bardzo, bardzo proste ciasteczka cynamonowe. Do ich przygotowania wystarczy ciasto francuskie, cynamon, cukier i trochę roztrzepanego jajka. Wierzch ciasta francuskiego wysmaruj roztrzepanym jajkiem. Chodzi o to, żeby cukier z cynamonem mógł się do niego przykleić. Całość dokładnie posyp cukrem z cynamonem, ale nie żałuj tego. Ani cukru, ani cynamonu, uwierz mi. Teraz wystarczy wszystko zrolować, ale niezbyt ciasno i pokroić w kilkucentymetrowe kawałki. Ja jeszcze dodatkowo obtaczam kawałeczki w mieszance cukru z cynamonem i wtedy wykładam na blachę do pieczenia. Ciasteczka będą się piekły około 20 minut w 180 stopniach Celsjusza. Pamiętaj, aby raz na jakiś czas spojrzeć na nie, czy już mają złocisty kolor. No i co? Proste, prawda? Smacznego!